Raj. Dzień 26 kwietnia 2009 roku wydaje się z pozoru zwyczajnym dniem, ale dla Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie to jest naprawdę dzień niezwykły, a właściwie dzień historyczny, bo po raz pierwszy my, klerycy, łącznie z naszymi władzami seminaryjnymi, otworzyliśmy nasze seminaryjne podwoje po to, ażeby wszyscy ludzie, którzy są zainteresowani, mogli zobaczyć, jak wygląda seminarium i jego życie od środka. Możemy zejść troszeczkę niżej, to opowiem Państwu pokrótce historię tego miejsca. Jest taka funkcja, nie wiem czy Państwo wiedzą, portatorzy. To są osoby, które posługują... Portatorzy. Od portare nosić. To są osoby, które posługują w czasie posiłków służąc innym. Widzą Państwo tą galerię portretów. Ona nie jest tu przypadkowa. To są portrety prymasów Polski od pierwszego prymasa aż do prymasa Glempa włącznie. 99. Setnym portretem jest portret papieża Jana Pawła II. Z szacunku dla tego wielkiego Polaka. Moja historia jest taka, że ja nie chciałem być w seminarium, ja nie chciałem być księdzem. To, co się teraz dzieje, to nie jest realizacja mojego pomysłu. Pierwsze takie pragnienia, które się pojawiły, żeby wstąpić do seminarium, żeby zostać księdzem, miałem jak około 15 roku życia. No jednak nie było mi to na ręku, uważałem, że no jak, no przecież no, być księdzem, no to jest obciach. Ja trenowałem szermierkę. Dość dobrze mi szło. Biblioteka patrystyczna tutaj, w naszym seminarium, jest uważana za jedną z najlepiej wyposażonych w całej Europie. Się żebrało po dubletach, to się chodziło po wydawnictwach, to zbierałem. Na przykład to są, proszę Państwa, te szare, wszystkie nieautentyczne, to są wszystko zebierane tomiki, wygrzebane ze śmieci. Jest część orientalna. Proszę Państwa, pokażę Państwu w tej chwili rękopis etiopski, który mi się udało przywieźć z Etiopii. Proszę, gdybyście Państwo mogli podejść jeszcze, bo to nie zobaczymy. Widzą Państwo bardzo piękna, na przykład Trójca Święta Tak. Czy na przykład tutaj Matka Boska. Tylko widzą Państwo te mróweczki etiopskie. Czy tutaj Święty Jerzy. Proszę wstykać. Znalazłem się w kadrze narodowej. Byłem medalistą Mistrzostw Polski. No jednakże w tej mojej rozwoju kariery znalazł się taki moment, gdzie wszystko nagle zaczęło mi się walić. No bowiem z drugiego miejsca na liście klasyfikacyjnej do lat 20 spadłem na 16. No nie wiedząc czemu. Treningów nie zaniedbywałem. Że tak powiem, z zewnątrz wszystkie warunki były spełnione ku dobrym wynikom, a tych wyników nie było. No i w tym momencie, kiedy to już wszystko straciłem, znów się pojawił taki głos powołania, żeby przyjść tutaj właśnie do seminarium. Już to nie był tak delikatny głos, pójdź za mną, tylko to już był naprawdę z taką wielką, wielką siłą takie pragnienie, żeby zostać księdzem. No można to porównać do głodu, najprostszego głodu. Jeżeli ktoś jest głodny, to chcę iść i wziąć tam kromkę chleba albo zjeść zupę, żeby się najeść. I tak mogę przedstawić, zobrazować, czym jest powołanie. Najcenniejszym z artystycznego punktu widzenia elementem wystroju tego wnętrza jest tenże oto obraz, proszę Państwa, to jest obraz pędzla znanego artysty Henryka Siemirackiego. Henryk Siemiracki namalował dwa podobne do siebie obrazy. Ten obraz nosi tytuł Nauczanie Świętego Piotra w Rzymie. Tam Państwo widzą w tle Koloseum. Muszę Wam powiedzieć, że tak patrząc troszeczkę z drugiej strony, że może wszystko straciłem, że
zrezygnowałem z mojej z perspektywy wielkiej kariery, czy nawet pojechania na olimpiadę, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Wstąpiłem do seminarium i jestem szczęśliwy. Za tych wszystkich ludzi, którzy proszą nas o modlitwę. Którzy... Nie, po obiedzie nie. Po obiedzie już nie mamy wykładów, a więc wykłady są od rana do obiadu. Po obiedzie jest taka która była autorstwa pędzla Michała Anioła Paloniego. Od momentu, kiedy zacząłem trenować siatkówkę, mniej więcej w wieku 15 lat, moja relacja z Panem Bogiem, z Panem Jezusem gdzieś się zagubiła. Nie miałem czasu na Boga, nie miałem czasu na Kościół, nie miałem czasu na żadną wspólnotę parafialną. Moje życie pochłaniała siatkówka. Trenowałem siatkówkę, dosyć dobrze mi szło. Dostałem się nawet do drugiej ligi, ale w pewnym momencie mojego życia przytrafiła mi się kontuzja, która wyeliminowała mnie z dalszej gry. Korzystają z nich tu w seminarium, na zewnątrz seminarium, natomiast nie w swoich domach, prawda? Poszedłem do kościoła, poczekałem, aż wszyscy ludzie wyjdą, uklęknąłem przed ołtarzem i powiedziałem: Panie Boże, jeżeli istniejesz, to nie pozwól mi zmarnować swojego życia. Pozwól mi znaleźć drogę, którą będę kroczył, która da mi to szczęście. Pozwól mi być dobrym człowiekiem. I po jakimś czasie pojawiła się pierwsza myśl o kapłaństwie, którą odrzuciłem od siebie, można powiedzieć. Zawsze chciałem mieć rodzinę, zawsze chciałem mieć dzieci, ale ta myśl po jakimś czasie wracała ze wzmożoną siłą. I w końcu uległem. Powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli naprawdę chcesz, żebym poszedł do seminarium, to pójdę. Jeżeli chcesz, żebym był kapłanem, to będę wszystko robił, żeby nim zostać. Powiem tak, niektóre z tych periodyków nie są dostępne w takim obiegu powszechnym. Z początku XX wieku, wcześniej była zupełnie inna. Obawiam się tego, czy sprostam zadaniom, które są mi powierzone. Kapłan musi być ojcem dla wszystkich ludzi, kochać wszystkich.